Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Mariusz Woźniak, witam w kolejnym odcinku magazynu z Zakółka. Proszę Państwa, dzisiejszy odcinek poświęcimy zakupowi nowego, starego samochodu, używanego. Czy osoba, która słabe pojęcie ma o mechanice, o samochodach, powinna sama wybierać się po zakup pojazdu? O to właśnie zapytam w dzisiejszym odcinku eksperta, pana Roberta Wierzajtisa. Witam panie Robercie. Witam pana, witam państwa. Panie Robercie, wybierając się po nowe auto, nowe, stare, używane, osoba, która nie ma pojęcia o motoryzacji, na co powinna zwrócić uwagę, czy auto nie jest czasem po dużym dzwonie? No, w czasach mistyfikacji tutaj raczej bym samodzielnie nie proponował wybierać się po samochód, bo mamy czasem sami duże problemy, żeby coś tam znaleźć, albo znajdujemy już, kiedy klamka zapadła i auto jest, tak? Mhm. Ale tak na pierwszy rzut oka właśnie, nie wiem, wyposażyć się w miernik grubości lakieru? No miernik, najtańszy miernik kosztuje pewnie ponad 100 zł jednorazowo. Ja myślę, że najprostszy sposób to skorzystać, to nie chodzi tutaj o reklamy, czy mojej firmy, czy jakiejkolwiek innej, ale chodzi o to, żeby skorzystać, tak, z tego, co mamy dostępnego na rynku. Czyli na pewno mamy stację jakoś diagnostyczną, tak, do badań technicznych u siebie w regionie, czy tam gdzie w miejscowości, gdzie chcemy kupić ten pojazd. I pierwsze co, udać się tam, tak? Myślę, że to nie będzie drogie, czy tu nie będziemy rozmawiać o pieniądzach, ale na pewno nie będzie to drogie. I wykonają tam Państwo pierwsze takie sprawdzenie amortyzatorów, hamulców, obejrzą Państwo samochód pod spodem, tak dokładnie sprawdzą zawieszenie, amortyzatory już wspominałem. No taką ścieżkę diagnostyczną kilka odcinków temu robiliśmy właśnie w aucie zakupionym przez naszego widza i to nie jest droga rzecz, nie, faktycznie. Nie jest droga i na pewno dużo już rozwieje. No i później trzeba się skupić na takich detalach, tak? Czyli trzeba to dokładnie obejrzeć i pod maską, tak? I w bagażniku, w komorze bagażnika i ościeża. I jakieś takie zakamarki, tam jakieś pyły ewentualnie lakierniczy można znaleźć, jakieś ze szpachlówki, tak, szlam bym to nazwał, tak, to jakiś szlam z polerowania, co może wskazywać na coś, że było robione wcześniej. Na pewno test jakiś diagnostyczny trzeba wykonać komputerowy, tak, wydaje mi się, no, przeszukać system poduszek, ABS-u i silnika i po jeździe. Zawsze pamiętaj, żeby to była jazda, przynajmniej taka wykonana, no tak, na samochód odcinku, tak, 15-20 km, żeby troszeczkę tych błędów uzbierać, bo czasami pojazd potrzebuje jakiegoś odcinka drogi, żeby uzbierać te błędy. Świeżo po usunięciu nie ma ich w sterownikach zapisanych, tych błędów. Teraz najważniejsze, na co trzeba zwrócić uwagę w dzisiejszych czasach albo w sytuacji, która się zbliża dużymi krokami w dieslach o DPF-ie. Tutaj bym bardzo zwrócił uwagę, bo jest instalacja mokra i sucha, tak? Czy one są i rzeczywiście funkcjonujące są, nie? Czy jest jakaś metoda w ogóle na rozpoznanie, czy w danym pojeździe jest fizycznie, czy on jest wycięty, to co niestety patologią jest no, naszym rynku? Obrazowo w tej chwili, według mnie to, jeśli jest dobrze zrobione, to tylko można to organoleptycznie sprawdzić, czyli tak, załóżmy, wykręcając jakąś sondę, wpuszczając jakąś kamerkę wizyjną, tudzież jeśli jest dobry diesel, to na podstawie urządzeń, jakie w tej chwili są na stacjach, nie wydaje mi się, żeby można było sprawdzić, czy jest zamontowany, czy nie ma. Bo urządzenia nie wychwytują. Mieliśmy tak na przykładzie swojego własnego pojazdu, tam gdzieś zakupiliśmy i z badań okazało się, że jest wszystko w porządku, spaliny są w normie, a jego nie było, więc standardowym takim procesie weryfikacji może to nam gdzieś umknąć, tak? Więc tutaj trzeba się przyjrzeć dokładnie, bo jeśli nam się te przepisy zaostrzą i wejdą rzeczywiście te ogromne kary, to nagle się okaże, że zostaliśmy z ręką w nocniku, tak? I mamy do wydania przy niektórych mokrych DPF-ach do 40 tysięcy złotych, żeby system ponownie uruchomić w tych nowszych autach takich dostawczych, załóżmy osobowych takich. Dobrze słyszałem, 40 tysięcy, tak, pan nawet powiedział. Byliśmy ostatnio na szkoleniu, że tyle cały układ mokry kosztuje.
Więc tutaj zwrócić uwagę na to, żeby była ta pewność, że jest to. Jest to. Co tam sobie Państwo potem z tym zrobią, to już Wasza sprawa, ale jak kupując, wydaje mi się, że trzeba mieć pewność, że to jest i to działa. No bo może dojść do sytuacji, gdzie nie będzie po prostu warto już potem cokolwiek z tym robić, bo wiemy też równie dobrze z doświadczenia, że na zamiennikach nie działa. Więc na to zwrócić uwagę. I też jedna rzecz taka, co zaobserwowaliśmy z doświadczenia. Jeździ się na stację, czy gdzieś tam do osób, które się dobrze znają na pojazdach, żeby sprawdzili ten pojazd tak przed samym zakupem. Wydaje mi się, że trzeba już w ostatniej części, fazie tego zakupu całego, czyli najpierw prywatnie, tak bym powiedział, trzeba sobie obejrzeć na samochód, czy on rzeczywiście nam się podoba, czy podobały się nam te środki, wnętrze, czy jesteśmy w ogóle nim zainteresowani. Przejechać się nim, czy sposób i komfort jazdy też nam odpowiada. Jeśli to wszystko już wiemy, że chcemy go i wtedy dopiero jedziemy tam we właściwe miejsce, gdzie ktoś to oceni, no bo często gęsto to są też wyrzucone pieniądze, bo tak, nie wiemy, czy chcemy, nie wiemy, czy nam się podoba jazda, nie jeździliśmy, a już wydajemy pieniążki, tak naprawdę, które moglibyśmy przeznaczyć na coś innego. Czyli ja prywatnie przynajmniej taką wyznaję zasadę, że najpierw sobie pooglądam, się przejadę, porozmawiam, coś ustalę, już jak wiem, że chcę to zrobić i chcę go mieć, wtedy już tylko taka wisienka na torcie, jedziemy i sprawdzamy, co tam fizycznie z tym pojazdem jest i jakim on jest stanie technicznym, tak? I to naprawdę zaoszczędzi nam mnóstwo czasu i sporo pieniążków. Wspomniał Pan o jeździe próbnej. Bardzo ważna rzecz przy zakupie samochodu. Na co zwrócić uwagę właśnie podczas jazdy? No przede wszystkim tak, jak on się prowadzi, tak? Czy nie jest jakiś nadsterowny, czy nie jest taki myszkujący po drodze, czy przy dohamowywaniu z prędkości większej oczywiście, bo z niskiej to nie ma znaczenia, bo nie wyczujemy tego. Z wyższej prędkości nie mamy jakichś drgań w kierownicy, tudzież w pedale hamulca, bo to już by świadczyło o całym układzie hamulcowym, a tego na żadnej stacji nie wykryjemy, bo musi być pojazd w rozpędzonej w pędzie i dohamowujący stopniowo, tylko w jeździe takiej pozamiejskiej, no bo w mieście oczywiście z taką prędkością nie można się poruszać. I takie proste jakieś rzeczy, dohamowywanie, skręcanie, przyspieszanie, tak, czy on stabilnie przyspiesza, płynnie, załóżmy w dieslach, szczególnie z trzeciego biegu się podnosi z dołu do góry, tak zwane, czy ta skrzynia nie huczy, nie gwiżdże, czy nie ma jakichś dziwnych szumów, łomotów, tak. Takie typowe rzeczy, aczkolwiek większość z tych rzeczy na pewno zwykły taki użytkownik pojazdu, który tylko przemieszcza się z domu do pracy i odwrotnie, gdzieś czasami na czas może nie wychwycić, więc już taką to ostatnią wisienkę to też bym zostawił na sam koniec, jak już to uznamy, że nam po naszej jeździe to wszystko pasuje i potem ktoś fachowiec by przejechał się tym, sprawdził sprzęgło, tak, bo tam są i teraz większość diesli, bo na rynku przeważnie są diesle, ludzie kupują jeszcze. Są koła dwumasowe. Tak, i to specyficzny dźwięk jest właśnie. Tak, to są zachowanie wibracje, samochodu. Jakieś tam w pedale sprzęgła, inne rzeczy. Czasem już my na przykład w grupie, tam się nie będę wspominał, jakiego pojazdu, zapadanie się sprzęgła, takie, które już wskazuje, że coś się dzieje z sprzęglikiem, tak, aczkolwiek wszystko pozytywnie działa. No tutaj naprawdę dużo zaoszczędzi to, żeby się udać gdzieś do osoby, która ma doświadczenie. To nie musi być oczywiście warsztat i zaraz jakiś super mechanik. To może być też osoba, która dużo jeździ, tak. Nie jeden samochód miała i może to określić. No i na pewno ten miernik grubości lakieru, o którym Pan wcześniej wspominał, no on się może dobrze przydać w tym wszystkim. Chociaż tak naprawdę technologia i to, co jest na rynku dostępne, to może znacznie nam utrudnić poszukiwanie, bo na tych aukcjach różnych internetowych można kupić elementy w odcieniu, tak, w kolorze, więc nie będzie tam żadnej szpachlówki. Będą te elementy jakby w powłoce pierwotnej, bazowej, czyli ta grubość w mikronach będzie idealnie perfekcyjna, no i wtedy już też, czy inaczej, i wtedy trzeba, prócz tego, że sobie na zewnątrz będziemy to wszystko mierzyć i obmierzać, to jeszcze trzeba, tak jak wspomniałem, otworzyć te drzwi, zobaczyć ościeża, progi gdzieś tam w okolicach dywaników, czy nie ma jakichś tam rzeczy, na które, inaczej, które przykują uwagę, w sensie, że było coś tam robione. Czyli to jakiś plastik złamany, to odstająca listwa przyprogowa i tak w całym pojeździe. No ale tutaj już chyba więcej nie wymyślimy nic, no bo zwykły człowiek nie jest w stanie już dalej zapytać. Jakie są standardy w tym momencie, nie wiem, w pojazdach tej fabrycznej grubości i lakieru?
Nie powiem Państwu szczerze, ale z tego co kojarzę, to jest na poziomie chyba 80 mikronów, 90. Tak mniej więcej przy 100 to się oscyluje, jeśli to jest fabryczne. Tak przynajmniej z tego, co my mierzymy, wygląda. Wszystko powyżej 100 już takie się robi podejrzane, ale najlepiej to sprawdzając każdy element i wtedy gdzieś tam dojść do elementu, gdzie był zakryty od wewnątrz, załóżmy jakiegoś słupka, czy na słupku, potem na dachu, tak, maska pokrywa, chociaż niektóre pokrywy są aluminiowe, trzeba mieć miernik taki, który obsługuje to wszystko. No ale też przed zakupem można sobie doczytać, tak, gdzieś tam w internecie, bo nie sposób wszystko znać i wszystko wiedzieć, a producenci różne tam stosują te swoje powłoki, tak, bo tutaj powłoka jest i powlekana lakierem bezbarwnym i akrylowa tylko, tak, z jakimiś tam ocynkowana i różne inne. Ale generalnie ta grubość powinna być na samym pojeździe podobna. Bardzo podobna. Na dachu, na tak. Masce, na drzwiach. Tak. I oczywiście taka jedna rada, no, nie szukajmy auta 10-letniego, nieuszkodzonego, bo to jest utopia. Normalnie wszyscy wiemy, jeździmy pojazdami, tak, nawet nowymi, na parkingu przed siecią jakoś handlową, gdziekolwiek indziej, ktoś uderzy drzwiami, wózkiem, sami mamy takie pojazdy pognieciony, no, gdzie ktoś lubi i dba o wygląd zewnętrzny, no polakieruje, niektóre rzeczy uda się też usunąć, jak to się mówi, bez tej ingerencji lakierniczej, czyli wyciągnąć go tymi tak, do nową metodą. Zasadnicza różnica, samochód po wypadku, a tak. Po kosmetycznym lakierowaniu. Tak, i tutaj trzeba też rozdzielić, no bo czasami widzimy klientów, było coś tam malowane, zderzak. No i co z tego? No było, no. Najważniejsze, w jakim stopniu był uszkodzony, tak? Tak. No bo według nas, jak nie był, coś z nim nie było malowane, to coś z nim nie tak było. No tak nam się wydaje, no każdy kto używa, no zaczepi sam, ktoś go zaczepi, więc tak troszeczkę wypośrodkować to czego szukamy i to co znajdujemy. Tak jest. Robercie, no podsumowując dzisiejsze nasze spotkanie, no strach kupować, z tego co Pan powiedział, trzeba mieć oczy dookoła głowy, jak ktoś się nie zna, to kompletnie się nie wybierać po pojazd, chyba że do salonu, no bo... No, dużo niespodzianek może nas potem czekać. No moim zdaniem sam bym miał problem, tak? Żeby być w 100% pewny, że wszystko jest z nim w porządku, tak? I co radzić? No, my sami widzimy u nas w firmie, jak to wygląda, bo mamy auta, tak, które wypożyczamy. I dobrnęliśmy do miejsca. Całe życie, nie ukrywam, jeździłem starym samochodem. Po prostu tyle było pieniążków, ile było. Dobrnęliśmy do miejsca, gdzie już nie było wyjścia. Trzeba było kupować nowy. Widzimy tu różnicę. Czasem lepiej kupić nowy samochód, słabszej marki, tak, ale nowy. Mniejszy, no może nie będzie Państwa zadowalał, ale on zagwarantuje, tutaj troszeczkę mówię wbrew sobie i swojej działalności firmy, tak, ale on zagwarantuje Państwu 5-7 lat spokoju przy normalnej jeździe. Natomiast posiadasz takiego, załóżmy, auta 12-15-letniego, jeśli uważa, że kupi auto 6-7-letnie i że będzie miał spokój, to nie. Dziękuję Panu za rozmowę. Bardzo dziękuję Państwu. A Państwu życzę nowych oczywiście samochodów, ale w międzyczasie, zanim Państwo pójdą do salonu wybierać model, zapraszam na materiały znalezione w sieci. Maszynie. Dano. Da. Dano. Oj, termoznuli. Смотри, реально кот выходит. Tak jak Państwo słyszeli, wydając niejednokrotnie oszczędności życia, kupujemy używane auto, ponosimy wielkie ryzyko, także jedźmy na zakupy z kimś doświadczonym. Niekoniecznie musi to być mechanik. Może to być osoba z doświadczeniem życiowym, który miała już w swojej przeszłości ileś tam samochodów. Ma jakieś pojęcie o mechanice. Jazda próbna obowiązkowa. Ewentualnie wizyta w serwisie. Życzę Państwu udanych zakupów. Żegnam się i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka już w następny wtorek. Do zobaczenia.